Witam Państwa serdecznie, Aleksandra Zarzycka-Kośla. Czas na szczegóły prognozy pogody. Nad ranem temperatura dość niska, 8 stopni, tyle zanotujemy w Krakowie, 10 stopni na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna to 14 stopni na północy. Pomimo tych niskich temperatur będzie termika dość sprzyjająca, ponieważ duża ilość słońca w każdym z regionów, niewielkie zachmurzenie na Lubelszczyźnie. Sprawdźmy, co będzie działo się w drugiej części dnia. Temperatura wzrośnie do 25 stopni w Olsztynie, 24 zanotujemy w centrum. Na Warmii i Mazurach, a także na Pobrzeżu Koszalińskim dość silnie ograniczające widzialność mgły. Pozostałe regiony z dużą ilością słońca, bezchmurne niebo niemal we wszystkich regionach. Wiatr będzie słaby, zawieje do nas z kierunków południowo-wschodnich i osiągnie prędkość maksymalnie do 40 km na godzinę. Sprawdźmy poziom zanieczyszczenia powietrza. Najwięcej zanieczyszczeń w powietrzu w Poznaniu i w Zielonej Górze. Pozostałe regiony z jakością powietrza na poziomie dobrym. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.